Jezus w więzieniu. Tę noc spędziłam w więzieniu razem z Jezusem. Współczułam Mu, przywarłam do Jego kolan, aby Go podtrzymać. Jezus zaś powiedział do mnie: Córko moja, podczas swojej męki chciałem cierpieć także i więzienie, aby uwolnić stworzenie z więzienia grzechu. Och, jakim strasznym więzieniem jest dla człowieka grzech. Jego namiętności związują go łańcuchem jak niegodziwego niewolnika. Natomiast moje więzienie i moje łańcuchy rozwiązywały go i uwalniały. Dla kochających dusz moje więzienie stało się więzieniem miłości, w którym mogły bezpiecznie przebywać i być chronione przed wszystkimi i przed wszystkim. Wybrałem je, aby były dla mnie jakby więzieniem i żywym tabernakulum, które miało mnie ogrzać przed chłodem kamiennych tabernakulów, a co więcej, przed chłodem stworzeń, które zamykając mnie w sobie, sprawiają, że umieram z zimna i z głodu. Otóż wiele razy opuszczam więzienie tabernakulum i przychodzę do Twojego serca, aby ogrzać się przed zimnem i pokrzepić Twoją miłością. A kiedy widzę, że mnie poszukujesz w tabernakulach kościołów, mówię do Ciebie: czyż nie jesteś dla mnie prawdziwym więzieniem miłości? Poszukuj mnie w swoim sercu oraz mnie kochaj. Tom 12, 4 grudnia 1918 rok. Tę noc spędziłam na czuwaniu, a mój umysł często wzlatywał do mojego związanego w więzieniu Jezusa. Chciałam przywrzeć do Jego kolan, które się trzęsły z powodu bolesnej i okrutnej pozycji, w jakiej Go związali wrogowie. Chciałam Go oczyścić z opluć, którymi był okryty. Ale kiedy o tym myślałam, mój Jezus, moje życie ukazał się jakby w gęstej ciemności, w której zaledwie było widać Jego godną uwielbienia osobę, i szlochając powiedział do mnie: Córko, wrogowie pozostawili mnie samego w więzieniu, okropnie związanego i w ciemności, tak, iż wszystko wokół było gęstym mrokiem. Och, jak ta ciemność mnie dręczyła! Moje ubranie było mokre od brudnych wód potoku. Czułem smród więzienia i ślinę, którą byłem opluty. Moje włosy były potargane i nie było żadnej litościwej dłoni, która by mogła je zgarnąć z moich oczu i ust. Moje ręce były związane łańcuchami, a ciemność nie pozwalała mi dostrzec mojego stanu, niestety zbyt bolesnego i upokarzającego. Och, jakże wiele mówił ten mój bolesny stan w więzieniu. Przebywałem w więzieniu przez 3 godziny. Chciałem tym uzdrowić 3 epoki świata. Epokę prawa natury, epokę prawa spisanego i epokę prawa łaski. Chciałem uwolnić wszystkich, zgromadzić wszystkich razem i przywrócić im wolność moich dzieci. Przebywając tam przez 3 godziny, chciałem uzdrowić 3 okresy życia człowieka: dzieciństwo, młodość i starość. Chciałem go uzdrowić, kiedy grzeszy namiętnością, wolą i uporem. Och, jakże ciemność, którą wokół siebie widziałem, pozwalała mi odczuć gęstą ciemność tworzoną przez grzech człowieka. Och, jak bardzo płakałem i mówiłem do Niego: Człowieku, to Twoje grzechy
wepchnęły mnie w te gęste ciemności, tak, iż cierpię, by dać Ci światło. To Twoja niegodziwość mnie opluła, a ciemność nie pozwala mi nawet tego zobaczyć. Spójrz na mnie, jestem obrazem Twoich grzechów. Jeśli chcesz je poznać, zobacz je we mnie. Ale wiedz, że w ostatniej godzinie, kiedy byłem w więzieniu, wstał świt i kilka przebłysków światła przedostało się ze szczelin. Och, jakże moje serce odetchnęło, kiedy zobaczyłem swój tak bolesny stan. A to oznaczało, że gdy człowiek jest zmęczony nocą grzechu, wokół niego jak świt powstaje łaska, która wysyła mu przebłyski światła, aby go przywołać. Dlatego moje serce odetchnęło z ulgą. I w tym świcie widziałem Ciebie, mojego ukochanego więźnia, którego moja miłość miała związać w tym Twoim stanie. Widziałem, że w ciemnościach więzienia nie zostawiłabyś mnie samego. Czekając na świt u moich stóp i podążając za moimi pragnieniami, opłakiwałabyś wraz ze mną noc człowieka. To przyniosło mi ulgę i ofiarowałem swoje uwięzienie, aby udzielić Ci łaski podążania za mną. Ale jeszcze inne znaczenie miało owe więzienie i owa ciemność. Był to mój długi pobyt w więzieniu tabernakulum. Była to samotność, w której jestem pozostawiany. Tak więc często nie mam nikogo, do kogo mógłbym przemówić słowa lub na kogo zwrócić swoje spojrzenie miłości. Innym razem w świętej hostii odczuwam niegodne dotknięcia, smród zgniłych i błotnistych rąk. Nie ma nikogo, kto mógłby mnie dotknąć czystymi rękami i uperfumować swoją miłością. A ileż to razy ludzka niewdzięczność pozostawia mnie w ciemności, bez słabego światła żarówki, tak iż moje więzienie trwa i nadal będzie trwać. A ponieważ oboje jesteśmy więźniami, Ty jesteś uwięziona w łóżku jedynie z miłości do mnie, a ja jestem więźniem dla Ciebie, więc moją miłością chcę związać wszystkie stworzenia, używając łańcuchów, którymi jestem związany. W ten sposób będziemy towarzyszyć sobie nawzajem. Ty zaś pomożesz mi rozwiązać łańcuchy, aby do mojej miłości przywiązać wszystkie serca. Tom 13, 29 października 1921 rok.